Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Nazywam się Ewa Kowalska, prowadzę bloga ibdecker.pl. Organizujemy od roku wspólnie z Aleksandrem spacery po Gdańsku. Dzisiaj proponujemy Państwu 11 już spacer z rzędu. Przewodnikiem, jak już wspomniałam, jest Aleksander Masłowski. To jest mistrz przewodnictwa. Zazwyczaj Aleksander zadaje to pytanie, kto z Państwa jest z Państwa kolejny raz, a dzisiaj ja zadam to pytanie. Mamy las rąk, a kto jest pierwszy raz? Drugi las rąk. Proszę Państwa, mam wrażenie, że sponsor dzisiejszego spaceru, Meritum Bank, ma... Niedziela jest. Nie, ma proszę Państwa układy u naczelnego meteorologa. Załatwił nam piękną pogodę, nie ma burzy. Co prawda Aleksandrowi trochę ciepło, nie, co? Trochę ciepło, ale damy radę. Pełna czysta, nie. Spacer będzie trwał godzinę, półtorej. Ze spraw organizacyjnych jak zwykle. Zbieram karteczki do tej fioletowej torebki. Na zakończenie spaceru w Teatrze Leśnym odbędzie się losowanie nagród. Nagród książkowych, a po drodze dzieciaki będą dostawały drobne upominki. Dzisiaj do naszego zespołu dołączyła Monika Serafin. Monika będzie się zajmowała dziećmi. Bardzo proszę te dzieci nam tutaj po przejściu przez ulicę przekazać. Będziemy się zajmowali dziećmi solidnie. Monika na co dzień pracuje z dziećmi, pracuje w Instytucie Kultury Miejskiej i ma duże doświadczenie w pracy z najmłodszymi. A teraz Aleksander kończy rozmowę i do roboty. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zmierzymy się z tematem trudnym. Ja nie będę ukrywał, że miałem spore obawy przed zajęciem się Jaśkową Doliną właśnie, dlatego że jest to miejsce bardzo nasycone historią i to historią różną. Nawet podczas opracowywania dla Państwa dzisiaj tego spaceru przyszło mi do głowy coś, że trzeba by napisać książkę. Była już książka wprawdzie o ogrodach, gdzie spory dział jest poświęcony właśnie parkowi Jaśkowej Doliny, ale mam ochotę wielką napisać książkę pod tytułem Jaśkowa Dolina, ludzie, drzewa, domy. Bo oprócz tego, co jest w tych leśnych ostępach, już w tej chwili kiedyś parkowych, tutaj zdarzało się mieszkać całkiem ciekawym ludziom i tych właśnie ciekawych ludzi będziemy sobie dzisiaj próbowali wyśledzić. Zaczynamy naszą wycieczkę tutaj na dole, przy samym Wrzeszczu, przy samej ulicy Głównej, dzisiaj Grunwaldzkiej. I to, co mamy za sobą, to jest, oczywiście wiemy, co to jest, ale tutaj przed wojną był budynek na samym rogu, był budynek banku, akcyjnego Banku Gdańskiego. Jeżeli Państwo pamiętają taki Pewex, który się mieścił tutaj na rogu, no to właśnie było przy ziemi tego budynku, bo tyle z niego zostało. I tak to wyglądało aż do czasu, kiedy no, to, co mam za sobą, zajęło miejsce. No i tak już musi być. Proszę Państwa, pytanie do Państwa, gdzie zaczyna się Jaśkowa Dolina? Gdzie inaczej? Gdzie jest Jaśkowa Dolina? O, to jest bardzo pytanie trudne i podchwytliwe, zaznaczam. Gdzie jest? Ale gdzie się zaczyna? Tu? No więc proszę Państwa, Państwo rację i mają, i nie mają. Dlatego, że ulica Jaśkowa Dolina zaczyna się oczywiście tu przy Grunwaldzkiej, to jest prawda. Natomiast ta ulica przed wojną nazywała się nie Jaśkowa Dolina, nawet w tłumaczeniu Jeszkental, tylko Jeszkentaler Weg, czyli droga Jaśkowej Doliny, w domyśle droga do Jaśkowej Doliny. Jaśkowa Dolina właściwa, proszę Państwa, to są ulice dopiero skrzyżowań Stara Jaśkowa Dolina z ulicą Romera, no ile to jest, ze 2 km w górę, a Nowa Jaśkowa Dolina to jest skrzyżowanie z ulicą na wzgórzu, czyli bardzo wysoko. Na dobrą sprawę, ta najstarsza historia Jaśkowej Doliny, która się zaczyna już w końcu XVI wieku, od przybycia do Gdańska przedstawicieli rodziny Kone, zwanych Jaski, i stąd Jaśkowa Dolina. Ta historia zaczyna się tam wysoko, wysoko, więc ta droga, przy której stoimy, to jest droga ku Jaśkowej Dolinie. Oczywiście, jak wiemy doskonale, nazwa wpływa na całą okolicę. Jeżeli nazwiemy stację kolejową Sopot Wyścigi, to cała okolica zaczyna się nazywać Sopot Wyścigi, a o Karlikowie nikt już nie pamięta. I to samo jest tutaj. Nikt już w tej chwili nie pamięta, że Jaśkowa Dolina to jest dopiero tam wysoko. Każdy uważa i słusznie w tej chwili, że zaczyna się tu, gdzie stoimy. I tak sobie my tą wycieczkę naszą też zaczniemy i pójdziemy w górę. Zanim zaczniemy wycieczkę, jeszcze kilka słów o tej rodzinie. Skąd się w ogóle wzięła nazwa Jaśkowej Doliny? Proszę Państwa, ta rodzina Kölne, która przybyła do Gdańska w końcu XVI wieku, szybko zrobiła majątek na handlu bursztynem. Ona miała przydomek Jaski. Skąd ten przydomek się wziął, nie bardzo wiadomo. Natomiast skojarzono go z polskim słowem Jaśko.
Mało tego, przetłumaczono to polskie słowo Jaśko na lokalną odmianę tego zdrobnienia, która po lokalnej Niemczyźnie brzmiała Jeszkę. I w ten sposób powstała Jeszkental, co po wojnie i słusznie przetłumaczono na Jaśkowa Dolina. I zawsze był problem, proszę Państwa, przy tych tabliczkach na budynkach, zanim się pojawiły tabliczki systemu informacji miejskiej czy przestrzennej, które mają więcej miejsca, ale początkowo było tam tylko miejsce, tak no nie za dużo tego miejsca na nazwę ulicy. I zawsze był ten dylemat, czy napisać J Dolina, czy Jaśkowa D. Pamiętają Państwo to, prawda? No i proszę Państwa, zaczynamy w miejscu, gdzie już widzimy to, co się działo w Jaśkowej Dolinie w XIX wieku. Dlatego, że Jaśkowa Dolina zaczyna swoją karierę jako miejsce, gdzie zakładali bogaci gdańszczanie swoje posiadłości letnie. Czyli najpierw mieliśmy letnie posiadłości, później zaczęła się sprawa parku, sprawa widoków przede wszystkim, dlatego że widoki były rzeczą absolutnie najpopularniejszą, jeżeli chodzi o turystykę. Nieważne były zabytki, nieważne były zamki i mury, ważne były widoki w XIX wieku, a tu widoki były wspaniałe. Do niektórych miejsc sobie dzisiaj spróbujemy dojść. Natomiast XIX wiek, druga połowa XIX wieku, to jest początek osiedlania się w Jaśkowej Dolinie, no moglibyśmy powiedzieć milionerów, a w każdym razie ludzi bardzo zamożnych. I domy tych bardzo zamożnych ludzi będziemy sobie dzisiaj z tej całej zabudowy Jaśkowej Doliny wyłuskiwać. A propos, proszę Państwa, tych milionerów, to przybył sponsor naszego spaceru, przedstawiciel Meritum Banku. Proszę bardzo, proszę chociaż powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że zjawiliście się Państwo tak w licznym gronie. I w imieniu organizatorów oraz w imieniu Meritum Banku życzę Państwu danego spaceru. No dobrze.